Witam Was serdecznie i gorąco w dosyć specjalnym odcinku, ponieważ dzisiaj dzięki uprzejmości firmy MSI mamy okazję przetestować jeden z ich najnowszych modeli, a znajdujemy się w ogóle w siedzibie MSI, w specjalnym showroomie, który mogliście już oglądać w jednym z naszych poprzednich odcinków, także zachęcam Was tutaj do obejrzenia go klikając w kartę. Możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda, po co to powstało i dlaczego Wy możecie i jak możecie testować właśnie sprzęty MSI po prostu na własnej skórze. A dzisiaj ten model, czyli komputer All-in-One, komputer AIO, jest to model Pro24X, oczywiście od MSI. No i jest to tak na dobrą sprawę monitor z wbudowanym komputerem, bardzo niewielkich rozmiarów, bardzo mobilny. I z czym to się je, po co to komu, dla kogo to jest skierowane, obejrzyjcie ten odcinek i dowiedzcie się. Ten komputer All-in-One, czyli MSI Pro24X, z wierzchu wygląda jak zwykły monitor, ale nie jest to monitor, bo jest to właśnie komputer. Z tyłu znajduje się specjalna część obudowy, w której umieszczone są wszystkie podzespoły, jakie są potrzebne do działania komputera, zatem podzespoły bazowe, procesor, pamięci RAM, dysk twardy oraz dysk SSD i oczywiście sama matryca. Matryca o przekątnej 23,8 cala, wykonana w technologii IPS. Ta matryca ma rozdzielczość 1920x1080 pikseli, a zatem Full HD. No i co daje nam technologia IPS? To przede wszystkim wysoka jasność i szerokie kąty widzenia, a także całkiem niezłe odwzorowanie barw. Także jeżeli chodzi o zastosowania multimedialne, to ten ekran spisze się naprawdę dobrze. Sama kwestia estetyczna jest tutaj nie mniej istotna, stoi naprawdę na wysokim poziomie, ponieważ ramki, które tutaj znajdują się wokół ekranu, mają zaledwie 2,2 mm grubości. Jeśli zaś chodzi o samą smukłość matrycy, no to tutaj przyda nam się porównanie. Długopis. Po co mi ten długopis? No po to, że ta matryca ma mniejszą smukłość niż ten długopis. Dokładnie taka cienka jest ta matryca. Robi to świetne wrażenie, no i przede wszystkim zajmuje mało miejsca. I oczywiście ten komputer ma także możliwość montażu na ścianie dzięki standardowi VESA. Nie zabrakło także innych udogodnień znanych z innych produktów od MSI, na przykład laptopów, a zatem chociażby antyodblaskowy ekran, czyli jeżeli będziemy pracować w pełnym słońcu czy gdzieś w mocnym świetle i ten światło będzie się odbijać od matrycy, to nie będzie tego widać, nie będzie to nam przeszkadzać. No i druga dosyć istotna technologia od MSI to ta, która zapobiega migotaniu ekranu, czyli krótko mówiąc będziemy mieli mniej zmęczone oczy po dłuższej pracy przy komputerze. Jeżeli myślicie, że podzespoły upchane w ten sposób do takiej obudowy będą generować dużo ciepła, no to faktycznie po części macie rację, bo tego ciepła na pewno troszeczkę tu jest generowane, ale MSI się wcale nie poddaje i wynalazło autorski system chłodzenia Silence Pro Cooling, który umożliwia właśnie odpowiednie odprowadzanie tego ciepła z obudowy. Każdy z podzespołów, a zatem procesor, pamięci RAM oraz dyski, ma swoją osobną komorę, gdzie od dołu wprowadzane jest zimne powietrze i od góry wypychane powietrze gorące i w ten sposób podzespoły się nie przegrzewają. No i także jeżeli sobie dotkniecie tego komputera od tyłu, to wcale nie różni się ta temperatura od tego, jak nagrzewa się po prostu sam zwykły monitor. Jeżeli chodzi o konstrukcję, to warto też wspomnieć o technologii MSI Rapid Upgrade, czyli o specjalnej kieszeni, z której możemy wymontować i w bardzo szybki sposób z powrotem zamontować inny dysk twardy, czy to dysk SSD. No i kończąc temat specyfikacji, możemy takie rozwiązanie właśnie Pro24X zakupić w wersji z Intel Optane, o którym także opowiadaliśmy w innym naszym odcinku, co to jest właściwie za technologia, ale w skrócie mówiąc, dzięki wykorzystaniu Intel Optane możemy liczyć na 4 razy szybsze ładowanie systemu, prawie 7 razy szybszą ogólną wydajność komputera i 350 razy szybszy odczyt danych 4K w porównaniu do zwykłego dysku talerzowego. No ale oczywiście pamiętajmy o tym, że Optane właśnie współpracuje z tym dyskiem talerzowym i optymalizuje te pliki i te programy, do których najczęściej potrzebujemy dostępu, tak żeby one najszybciej działały. I właśnie tam te numerki mają znaczenie, dzięki czemu nie musimy tutaj mieć rozwiązania po prostu SSD plus HDD, tylko mamy jeden dysk HDD właśnie przyspieszany przez ten system Intel Optane. Jeżeli spojrzymy sobie od tyłu na ten komputer, na porty, to oczywiście mamy port do ładowania, do który podpinamy zasilacz. Mamy także dwa porty LAN i o tym bardzo warto wspomnieć, ponieważ mamy tutaj po prostu podwójną kartę sieciową, która umożliwia nam zarówno podłączenie się do internetu, jak i do intranetu. To jest rozwiązanie, które będzie szeroko wykorzystywane na pewno w biznesie, czyli możemy jednocześnie korzystać właśnie z sieci web, World Wide Web, czyli internetu, ale także robić
backupa, czyli kopię zapasową do naszego serwera, który znajduje się w firmie, który nie jest podłączony do internetu. Dalej mamy oczywiście port HDMI i tutaj też na chwilę warto się zatrzymać, ponieważ ten port HDMI umożliwia Wam podpięcie monitora zewnętrznego do tego komputera, nawet o rozdzielczości 4K i te podzespoły, które tutaj znajdują się w tym komputerze IO, uciągną ten monitor 4K. Później mamy dwa porty USB Super Speed, dwa porty USB 2.0, no i na bocznym panelu mamy również kolejne dwa porty USB Super Speed, no i oczywiście gniazdo na mikrofon i na słuchawki, a także włącznik. Także jak widzicie, ten komputer pomimo niewielkich rozmiarów monitora 24-calowego, no i tego, że mamy tutaj wbudowane, upchane, można by powiedzieć, podzespoły, tak żeby to wszystko wyglądało smukle i żeby było niewielkich gabarytów i także dużo nie ważyło, pomimo to mamy tutaj zadowalającą wydajność, a także odpowiednią ilość portów. No dobra, skoro już wiecie mniej więcej, co ten komputer oferuje, no to pytanie, do kogo jest skierowany? Czy tylko i wyłącznie do biznesu? MSI kieruje ten produkt dla biur, dla zastosowań biznesowych, ale to nie wszystko, ponieważ biznes to jedno zastosowanie, ale równie dobrze tego typu komputery IO nadadzą się do zwykłych domowych użytkowników, takich, którzy nie mają miejsca na komputer stacjonarny, na skrzynkę, którą muszą gdzieś postawić, a którzy niekoniecznie są przekonani także do rozwiązań laptopowych. Przyda się ten komputer osobom, które po prostu nie mają zbyt dużo miejsca w domu. Zupełnie zastępuje to gdzieś tam te rozwiązania, które często klienci niestety popełniają, czyli kupują laptopa, nie najdroższego, gdzieś tam średniopółkowego, no i używają go zwyczajnie jako desktopa w domu. No i nie jest to dobre rozwiązanie. Laptop się często przegrzewa, laptop się zamula, a tutaj mamy po prostu komputer, który możemy sobie ze spokojem ułożyć, podpinamy do niego wygodnie klawiaturę, myszkę, możemy się usiąść przy biurku czy przy stole. Dowolnie też ten komputer możemy przenosić, bo on jest lekki, no naprawdę, on nie waży dużo, zobaczcie, on waży praktycznie tyle samo, co monitor jakiś taki, może 24-27-calowy, a mamy tam jeszcze cały komputer wbudowany. To urządzenie pozwoli zarówno na oglądanie filmów, na przeglądanie internetu, na różnego rodzaju pracę biurową w pakiecie Office, czy napisanie maili, ale także do nawet takich bardziej zaawansowanych prac, jak obróbka zdjęć, obróbka grafiki, tworzenie jakichś projektów. Ja bym nie powiedział, że to jest rozwiązanie tylko i wyłącznie dla biznesu, ale także dla użytkowników domowych, którzy oczekują fajnego komputera, jakby komputera o zdolnościach komputera stacjonarnego i o charakterystyce komputera stacjonarnego, jednak bez potrzeby po prostu posiadania całego peceta, całej skrzynki i tracenia miejsca na to i też pozbawiania się mobilności i możliwości przenoszenia tego, bo to możemy w każdej chwili wziąć, przenieść w inne miejsce, jeżeli chcemy to zabrać ze sobą, czy po prostu zmienić lokalizację w domu, nie mamy na przykład swojego pokoju, czy jakby pomieszczenia przeznaczonego na biuro, to może to raz stać w kuchni, raz w korytarzu, raz w salonie, raz w sypialni, także z tym nie będzie tutaj problemu. Jeżeli wejdziecie w link, który znajduje się w opisie, możecie zobaczyć tam promocję od MSI, która dodaje tablety, czy właściwie notatniki cyfrowe firmy Wacom. Tutaj na dowolnym papierze możecie sobie coś zapisać, że tak powiem analogowo, i cyfrowo wysłać to do chmury, potem oglądać to na przykład na komputerze IO albo na smartfonie, na tablecie. Czyli kiedy zakupicie taki komputer IO Pro 24X, dostajecie właśnie Bambu od Wacoma. Myślę, że fajna promocja. Dla osób, które faktycznie rozważają zakup laptopa, który 90% czasu będą używać w sposób po prostu desktopowy w domu, no to taki komputer IO może być dosyć ciekawą alternatywą. Oczywiście czekam na Wasze komentarze, co Wy o tym sądzicie, czy w ogóle IO ma sens, czy nie ma sensu, czy Wy używacie laptopa głównie w domu, czy może jednak bardziej mobilnie. Czekam na Wasze opinie w komentarzach poniżej, a jeżeli ten odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem, udostępniajcie go, no i tymczasem mówił dla Was Szakal. Do zobaczenia, do zobaczenia kolejnym razem, trzymajcie się, pa pa!